Jeżeli chodzi o pokaz, to dla mnie to jest taka wisienka na torcie i trochę nagroda. I nie ukrywam, zawsze to są takie emocje i ciarki na ciele, bo jest to podsumowanie całości i ogromną przyjemność sprawia mi to, że mogę się jednak z tym dzielić z ludźmi. Inexperienced Girl. Wychodziłam od Anny Udenberg, którą byłam mocno jakby pod wrażeniem jej twórczości, od wielości tematów, które ona jakby łączy, od jej hybrydowych rzeźb, techniki patchworku, które od niej jakby wyciągnęłam. Pisałam swój własny manifest. Manifest jest do, jakby jest informacją dla ludzi z całego globu, czyli jest dla wszystkich. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, w którym mnie moje życie i moje otoczenie i życie moich znajomych. Kolekcja jest o zrównoważonym projektowaniu. Jest odpowiedzią na współczesne problemy, to znaczy zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska. I powstała w efekcie badań nad przede wszystkim barwnikami naturalnymi. Każda sylwetka jest farbowana inną rośliną i jest też wykonana z ekologicznych tkanin, czyli z włókien, między innymi banana, z bambusa, organicznej bawełny, eukaliptusa, lotosu, jedwabiu, no i też z mleka, z polimerów mleka. Trzy dyplomatki, trzy kobiety i to są kobiece głosy bardzo. Chodzi o to, że w najważniejszych sprawach dotyczących świata i przyszłości mamy tutaj wypowiedzi pełnym głosem, wypowiedzi wykonane przez artystki, przez projektantki, przez kobiety.